Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Magdalena Bialic i zapraszam Państwa dziś na wykład z cyklu Czas na sztukę. Chciałabym Państwu opowiedzieć o artyście, który, choć karierę zaczynał w okresie Młodej Polski, był artystą wszechstronnym, to jest bardzo mało znany. Zapraszam Państwa na spotkanie z Hucułem z humorem, czyli Kazimierzem Sichulskim, dla przyjaciół Sichuła. Ale zacznijmy sobie od początku. Patrzymy na autoportret Kazimierza Sichulskiego. Jest on ukazany w popiersiu, tyłem, odwraca się do nas, patrzy tak przez ramię. W tle widać usychające liście, które miały być właśnie takim symbolem rozmyślania nad dolą artysty, nad jego przeznaczeniem. Kazimierz Sichulski przez większą część swojego życia był związany ze Lwowem. On w ogóle urodził się we Lwowie 17 stycznia 1879 roku i tam również zmarł 6 listopada 1942 roku. Jego ojciec Jeremi był inżynierem kolejnictwa, natomiast mama Kamila z Langnerów była nauczycielką w szkole powszechnej, była też siostrą słynnego generała Langnera, obrońcy Lwowa. W 1899 roku Kazimierz Sichulski zaczął studiować prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, ale już w 1901 roku jest w Krakowie i z Krakowem zwiąże się do 1907 roku, a od 1920 roku będzie znowu czas dzielił pomiędzy Kraków i Lwów. Patrzymy na piękną litografię barwną Sichulskiego. Ona przedstawia kościół Pijarów w Krakowie. Na końcu ulicy majaczy fasada tego kościoła, oświetlona przez latarnię gazową. Jest to właśnie taki piękny nokturn. No właśnie, na początku wspomniałam, że ten Kazimierz Sichulski, mimo iż początek jego kariery przypada na okres Młodej Polski, jest takim malarzem mniej znany, ale za swojego życia był bardzo ceniony, bardzo podziwiany. No dzisiaj, można powiedzieć, popadł troszkę w takie zapomnienie. W 1928 roku Władysław Kozicki pisał o nim tak. Bez względu na to, jak to się odnosi do całokształtu twórczości Kazimierza Sichulskiego, czy go ona porywa, czy też wydaje mu się czymś obcym, jedno jest pewne, każdego, kto zna tę twórczość olbrzymią, w podziw i w zdumienie złączone z szacunkiem najwyższym, wprawić musi niepospolite jej bogactwo. Właśnie, niepospolite bogactwo. Te słowa świetnie określają właśnie twórczość Kazimierza Sichulskiego. Bo on nie tylko malował obrazy olejne, no w ogóle posługiwał się bardzo różnymi technikami artystycznymi, właśnie oleje, pastele, również projektował witraże, zajmował się tkactwem, również karykaturą, o czym będę jeszcze Państwu mówiła, więc to naprawdę artysta o niepospolitym talencie. No właśnie, jego kariera artystyczna zaczyna się w Krakowie, gdzie najpierw przybywa studiować filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale jednocześnie również studiuje w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u samego Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehofera. No ale chyba nie do końca mu się tam podoba, dlatego że już w 1902 roku zaczyna naukę w szkole Leona Wyczółkowskiego i w tej szkole studiuje aż do 1907 roku z przerwami, bo w międzyczasie przez rok studiuje sobie również w Wiedniu w Kunstgewerbe Schule. Dostaje w 1904 roku stypendium artystyczne, więc zwiedza Monachium, Florencję, Drezno, Paryż. No ale w końcu tą swoją edukację artystyczną kończy. Będąc w Krakowie, współpracuje z różnymi czasopismami satyrycznymi, no i też jest jednym z współtwórców słynnego kabaretu Zielony Balonik. Na przełomie roku 1904 i 1905, zimą, zaczyna się dla Sichulskiego jego niezwykła przygoda z huculszczyzną, bo właśnie na przełomie 1904 i 1905 roku Sichulski wraz z dwoma kolegami po pędzlu, że tak się wyrażę, Władysławem Jarockim i Fryderykiem Pałczem, jedzie właśnie na huculszczyznę. To Pałcz jest organizatorem tej wyprawy, bo jego ojciec był nadleśniczym właśnie na huculszczyźnie. I ta pierwsza wyprawa w Karpaty to zetknięcie z folklorem, z obyczajowością tych huculów, czyli tych górali karpackich, stanie się dla Sichulskiego takim niewyczerpalnym źródłem inspiracji do końca życia.
Z tego okresu pochodzi bardzo piękny właśnie pastel, który znajduje się w zbiorach naszego muzeum, Dziewczynka Huculska z 1905 roku. Obraz ten przedstawia właśnie małą dziewczynkę w popiersiu. Jest ona ubrana w czerwoną taką jupkę, na głowie ma kolorową chusteczkę. Pastel odgrywał ważną rolę w twórczości Sichulskiego. Wiele właśnie tych pasteli po sobie pozostawił. Jak w ogóle zaczęła się ta fascynacja huculszczyzną artystów Polski? W latach 70. XIX wieku właśnie zaczęto na Huculszczyźnie organizować taką działalność turystyczną i to w bardzo dużym stopniu przyczyniło się do poznania tego regionu, do fascynacji folklorem, strojem, obyczajowością Huculów. Również gdy w 1873 roku utworzono Towarzystwo Tatrzańskie, to już w 1876 powstały jego oddziały Stanisławowski i Czernochorski. I też gdy zaczęto wydawać pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, to bardzo szybko zaczęły się tam pokazywać różne publikacje, ilustracje właśnie też o tematyce huculskiej. I dzięki temu właśnie nasi rodzimi artyści zafascynowali się tą huculszczyzną. Nie wiadomo w ogóle dokładnie, kiedy powstały pierwsze dzieła sztuki huculskiej, a co to były za dzieła? Przede wszystkim przepiękne wyroby z drewna. I meble, i naczynia, i narzędzia rolnicze. Wszystko bardzo pięknie inkrustowane koralikami, masą perłową, przepięknie tarsjowane różnymi gatunkami drewna, również przepiękne wyroby z mosiądzu, fantastyczne kolorowe stroje ludowe, tkaniny, przepiękna, bogato zdobiona ceramika. No właśnie, to wszystko bardzo zafascynowało Sichulskiego i on po tym swoim pierwszym pobycie bardzo często malował i portrety Huculów, i również takie sceny właśnie rodzajowe, sceny weseli, pogrzebów. Na tym obrazie ukazującym tą dziewczynkę huculską świetnie widać strój Huculów. Oni nosili stroje bardzo kolorowe, szczególnie lubili stroje w różnych odmianach koloru czerwonego, właśnie tutaj kolor ponsowy, też taki purpurowo-czerwony i do tego nosili wspaniałe ozdoby robione z mosiądzu. Ten mosiądz swoim kolorem przypominał złoto, więc te mosiężne ozdoby, różnego rodzaju krzyżyki, jakieś właśnie zawieszki, wspaniałe klamry do pasów, na tle tych ponsowych czy też czerwono-purpurowych strojów bardzo pięknie się odbijały. Te stroje były też wspaniale haftowane i tutaj właśnie ta huculska dziewczynka ma taką ponsową jupeczkę pokrytą takim czarnym haftem, pod spodem widać fragment białej haftowanej koszulki i na główce właśnie taka kolorowa chustka też noszona właśnie przez huculki. Jak Państwu wspominałam, Kazimierz Sichulski był artystą bardzo wszechstronnym, również projektował witraże i w zbiorach naszego muzeum jest taki tryptyk Wiosna, który właśnie stanowił projekt do witraża. On ukazuje czwórkę dzieci, która właśnie stoi na łące, pełne kwiatów, w tle las i one modlą się. Te dzieci są ubrane właśnie też w takie stroje huculskie, w koszule, takie półkożuszki pięknie haftowane. I w zbiorach naszego muzeum jest jeszcze jedno przepiękne dzieło świadczące o wielkiej miłości Kazimierza Sichulskiego do huculszczyzny. Jest to niezwykły tryptyk Pokłon Trzech Króli, gdzie w części środkowej mamy ukazaną Maryję i Józefa, ale Maryja właśnie została ukazana jako taka góralka, huculka, ubrana w bardzo piękny taki biały płaszcz, tak zwaną gugle. To był bardzo charakterystyczny element stroju huculek. Do tego ma pięknie haftowaną koszulę, też chętnie przez nią noszoną, często one dwie takie koszule nosiły, wspaniałą biżuterię w huculskim stylu, natomiast na głowie ma tak zwaną peremitkę, czyli taki biały zawój, który u Huculów oznaczał mężatkę. Obok niej stoi Józef, też ubrany właśnie w taki huculski kożuch. A w scenach bocznych, w skrzydłach tego tryptyku zostały ukazane personifikacje Polski i Litwy, jak i również Rusi. I oni są właśnie też ubrani w takie stroje huculskie, właśnie w te białe gugle, pięknie haftowane. Tak jak wspomniałam, Sichulski obrazy o tematyce huculskiej malował do końca życia. Co ciekawe, on do końca życia trzymał naprawdę bardzo tutaj poziom. Nie zniżał się do takiej twórczości o charakterze fabrycznym, jak co po niektórzy malarze właśnie z jego pokolenia, którymi zresztą pogardzał i bardzo tak wypowiadał się o nich dość ostro.
I jeszcze w czasie II wojny światowej znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, to malował właśnie te obrazy o tej tematyce huculskiej i jak tylko pojawiały się w witrynie salonu sztuki w Lwowie, gdzie wystawiał swoje prace na sprzedaż, to praktycznie były sprzedawane na pniu, więc do późnej twórczości zachował naprawdę bardzo wysoki poziom. Druga dziedzina sztuki, z której słynął Kazimierz Sichulski i osiągnął w niej ogromne mistrzostwo, chociaż tak naprawdę była to w pewnym sensie taka twórczość uprawiana marginalnie, właśnie na marginesie tej twórczości malarskiej, to karykatura. Sichulski zadebiutował jako karykaturzysta w 1902 roku w Krakowie i w takim czasopiśmie satyrycznym Chochoł zamieścił tam dwie ilustracje i on później uprawiał różne rodzaje karykatury i polityczną, i społeczną, tutaj scenki obyczajowe. Ale największą popularność zdobył jako twórca takich karykatur portretowych. Najsłynniejsze były jego takie karykatury, które były podkolorowane i gdzie też umieszczał atrybuty, które charakteryzowały bohatera tej karykatury. I tutaj w zbiorach naszego muzeum jest karykatura narciarza z psem. Jest ukazany właśnie taki narciarz z profilu, w kożuchu, z takim psem na smyczy, który właśnie szczerzy tutaj chły. Najlepiej właśnie tą portretową twórczość karykaturalną Sichulskiego podsumował Artur Schroeder w Gazecie Lwowskiej w 1910 roku. Karykatura Sichulskiego nie jest ani złośliwa, ani szydercza. Nie wyciąga ułomności i złych przywar zdeprawowanej ludzkiej natury. Jest to raczej swobodne, beztroskie, pełne humoru naciąganie, wydobywanie pewnych najbardziej typowych rysów fizjonomicznych, przerysowań, jednakże przy zupełnie ścisłym trzymaniu się rzeczywistych form i podobieństwa. Jest to właśnie ta charakteryzacja w sposób tak precyzyjne, że kartony Sichulskiego to rzetelne dzieła sztuki, które karykaturę naszą stawiają w rzędzie pierwszorzędnych dzieł europejskich w tym kierunku. Pyszna pod względem artystycznym techa Sichulskiego nasuwa pytanie, dlaczego dotychczas nie skorzystano z talentu artysty, który w piśmie humorystycznym byłby pierwszorzędną siłą i podporą wydawnictwa. To pewne, że za granicą dobijano by się o jego rysunki. No i faktycznie się dobijano, bo na przykład w 1911 roku sami parlamentarzyści brytyjscy chcieli, żeby Sichulski ich karykaturował, ale on rzucił tą propozycję. Za to stworzył na przykład niezliczoną ilość karykatur posłów do galicyjskiego sejmu krajowego, również podobiznę członków parlamentu austriackiego. One zrobiły ogromną furorę w Wiedniu, ale chyba największą sławę przyniosła mu teka takich 30 karykatur, stworzona w 1904 roku, ukazująca słynne postaci z krakowskiego świata literatury, sztuki, teatru. W zbiorach naszego muzeum jest na przykład karykatura Stanisława Wyspiańskiego, gdzie Wyspiański został ukazany w popiersiu z tą swoją charakterystyczną właśnie fryzurą, tym spojrzeniem. Mimo iż to jest karykatura tworzona ołówkiem, to widać to spojrzenie takie Wyspiańskiego, które z każdego jego obrazu czy też fotografii patrzy. Bardzo ciekawa jest karykatura Jacka Malczewskiego, który został ukazany właśnie takiej panterze i trzyma właśnie na plecach worek, na którym jest napisane symbol. I z tego worka wylatują różne ptaszki właśnie. Do worka jest przyczepione pióro pawia, więc elementy, które mogą mieć bardzo różne symboliczne znaczenie. W zbiorach naszego muzeum również są inne karykatury Sichulskiego, na przykład Adama Grzymały-Siedleckiego, czy też Zenona Przysmeckiego. Ale tak jak pisze właśnie Schroeder, one nie są jakieś takie złośliwe, tylko Sichulski wyciąga to, co najbardziej charakterystyczne właśnie w wyglądzie danej postaci i w ten sposób bardzo ciekawie jak gdyby mówi o niej. Zresztą Sichulski też malując swoich bohaterów bardzo lubił malować różne atrybuty, które by coś powiedziało o tej postaci. Najlepiej to widać właśnie w tej karykaturze Jacka Malczewskiego. W 1907 roku Sichulski przenosi się do Lwowa, tam dostaje pracownię w Pałacu Sztuki, jest członkiem lwowskiego Sokoła, a gdy wybucha I wojna światowa, to Sichulski służy w Legionach Polskich, najpierw w stopniu chorążego, a później w stopniu podporucznika. Ale mówiąc szczerze, on odznaczał się bardzo wybuchowym temperamentem, to powodowało konflikty, no często kończyły się rękoczynami. Muszę Państwu powiedzieć, że Sichulski był takim człowiekiem charakternym,
umiał, jak to się mówi, trochę przygadać, ale często to robił w sposób taki bardzo uroczy, że trudno było go mimo wszystko nie lubić za to, co mówił, jak w ogóle opowiadał, no ale jednak też taki był charakterny. Będąc na przykład na studiach w Wiedniu, miał się pojedynkować z jednym ze studentów niemieckich. No właśnie, tutaj w tych Legionach Polskich też miał dochodzić różnych rękoczynów, dlatego dowódcy go tak przerzucali z jednego oddziału do drugiego, no ale w końcu zażądano, żeby go skierować na badania psychiatryczne. I komisja go lekarska skierowała na leczenie do Zakopanego. I będąc w Zakopanym, stworzył kilkadziesiąt karykatur ukazujących różne słynne osobistości, które w tym okresie bywały w Zakopanem. I te karykatury wisiały w słynnej restauracji Karpowicza. I one tam znajdowały się do 1975 roku. Później trafiły do Muzeum Tatrzańskiego. I również właśnie przebywając w Zakopanem, Sichulski stworzył właśnie taki pastelowo-akwarelowy portret Józefa Piłsudskiego w towarzystwie Wernerchory i Stańczyka. I o tym obrazie nie można mówić, że on jest jakąś taką karykaturą, dlatego że Sichulski wielkim szacunkiem darzył Piłsudskiego. I tutaj na tym obrazie właśnie Piłsudski siedzi, wspiera się na obnażonej szabli, jest ubrany w ten swój charakterystyczny właśnie mundur, widać wąsy. W tle po prawej stronie widać Wernerchorę, tak jak go namalowano na tym obrazie Jan Matejko, a z drugiej strony widać Stańczyka, tak jak go namalował na hołdzie pruskim właśnie też Matejko. Ta szabla, na której wspiera się Piłsudski, jest takim symbolem walki niezłomności, natomiast Wernerchora jest taką postacią, która właśnie jak gdyby wieszczy wizję dalszych losów Polski, przypomina o rozbiorach, ale też przypomina o tym, że ta Polska się odrodzi. Błazen Stańczyk jest z kolei takim symbolem królewskim, a jest to rok 1917, wtedy właśnie powstał ten portret Piłsudskiego, czyli jak gdyby te przepowiednie Wernerchory będą się jak gdyby właśnie spełniały. Po latach rozbiorów Polska w końcu powróci na mapy świata. Po zakończeniu I wojny światowej Sichulski powraca do Lwowa i od 1920 roku Sichulski właśnie pracował w Lwowskiej Szkole Sztuk Pięknych, Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. Uczył tam rysunku, malarstwa dekoracyjnego, tkactwa i biorąc pracę z jego późniejszego okresu, na przykład Temperę Jesień, obraz ukazuje właśnie jesienne drzewo, takie już złocą się liście, takim złotym dywanem ścielą się na ziemi, czy też patrząc na jego Martwą naturę z 1923 roku, to jest olej, Martwa natura z imbrykiem, gruszką i cytryną, obraz troszkę malowany w stylu Cezana, na stole leży biały obrus, na tym obrusie misa z gruszkami, z cytrynami, obok stoi imbryk i biorąc pod uwagę te dwa bardzo różne dzieła, świadczą o tym, że Sichulski swoim studentom naprawdę mógł zaproponować bardzo dużo i to doceniono, bo w 1929 roku został profesorem na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, czyli na tej akademii, gdzie sam się uczył u Wyspiańskiego i Mehofera. Pracował tam do wybuchu II wojny światowej i wybuch wojny zastał go we Lwowie. Tak jak wspominałam, przeżył najpierw okupację sowiecką, Sowieci ograbili go ze wszystkich oszczędności, a następnie okupację niemiecką. Był już bardzo schorowany, ale żeby utrzymać właśnie rodzinę, miał dwie córki, syna, żonę, to cały czas malował, miał problemy w ogóle ze zdobyciem materiałów malarskich, płótna, więc skupował po okolicy różne takie bohomazy i na odwrocie tych bohomazów malował swoje wspaniałe właśnie sceny huculskie, które, tak jak powiedziałam, sprzedawano na pniu. Na początku listopada 1942 roku, gdy wracał z salonu sztuki, gdzie sprzedawał swoje dzieła i gdzie też spotykali się ówcześni artyści lwowscy, został zaatakowany przez kilku wyrostków, ale ponieważ był bardzo charakternym starszym panem, to pogonił ich laską. Matka jednego z tych wyrostków, którzy obrażali właśnie Sichulskiego, wezwała policję. Ta policja aresztowała Sichulskiego, przetrzymywano go właśnie na posterunku, ale dzięki przyjaciołom został z tego posterunku wyciągnięty. Niestety to, jak go tam potraktowano, bardzo go poruszyło, bardzo też już chorował na serce.
znalazł się w szpitalu i z tego szpitala już nie wyszedł. Umarł 6 listopada 1942 roku i został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim w grobowcu właśnie tej rodziny Langneru, czyli w grobowcu rodziny swojej matki. Proszę Państwa, dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zapraszam Państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia Galerii Malarstwa Polskiego i do zapoznania się z obrazami Hucuła z humorem, czyli Kazimierza Cichulskiego.